Serdecznie witamy na konferencji prasowej Konfederacji. Ja się nazywam Marta Czech, ze mną dziś pan Tomasz Buczek, lider podkarpackiej listy Konfederacji do Parlamentu Europejskiego. Szanowni Państwo, katastrofa polskich portów zbożowych. Polska straci, a w zasadzie już traci ogromne kwoty pieniędzy, ogromne środki. Najpierw unieważniono przetarg na terminal w Gdyni. Teraz dowiadujemy się, że zarząd portu w Gdańsku unieważnił przetarg na potężny, głębokowodny agroterminal bez podania jakichkolwiek najmniejszych przyczyn. I mamy, drodzy Państwo, sytuację, w której topnieją nadzieje, że w Polsce powstanie poważna infrastruktura portowa, poważny terminal przeładunkowy, który z jednej strony zapewni nam swobodną, nieskrępowaną wymianę gospodarczą, handlową, co wydawałoby się jest standardem na miarę XXI wieku, co wydawałoby się jest standardem każdego poważnego, szanującego się państwa. Po drugie, taka portowa infrastruktura rozwiązałaby problem, napęczniały problem nadwyżek zbóż na polskim rynku, do którego to zalewu przyczyniły się wszystkie dotychczas rządzące opcje. Po trzecie, taki terminal przeładunkowy to element, nieodłączny element, jeśli chodzi o strategię, jeśli chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe Polski, o czym alarmujemy od samego początku. I odpowiedzialność za ten paraliż eksportu zbóż drogą morską, jeśli chodzi o porty polskie, ponosi zarówno poprzednia, jak i obecna władza. Wspomnijmy tu odpowiedzialne ministerstwa. To nie tylko Ministerstwo Infrastruktury, to nie tylko Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Należy tu również wspomnieć o Ministerstwie Rozwoju i Technologii, które nie zablokowało masowego, niekontrolowanego napływu produktów rolno-spożywczych do Polski z Ukrainy, a jednocześnie obiecywano nam tranzyt. No dziś się pytamy, jaką drogą, skoro nasza infrastruktura nie tylko portowa, ale i kolejowa leży. Drodzy Państwo, i podczas gdy inwestycje w naszym kraju, w Polsce się opóźniają, są odkładane, odwlekane, wszystko się przedłuża. Jeśli chodzi o przetargi, są one, jak widzicie Państwo, odwoływane i to zarówno jeśli chodzi o Gdynię, jak i o Gdańsk. Mamy na wrzesień ogłoszone uroczyste otwarcie takiego potężnego terminala głębokowodnego w Mukran. Gdzie to jest, Szanowni Państwo? To są Niemcy. To jest zaledwie 130 km od naszego polskiego Świnoujścia. I tak, kiedy to my nie możemy doczekać się naszej rodzimej infrastruktury, będziemy zmuszeni jako Polacy, również jako rolnicy, zawozić nasze towary nie do Gdańska czy Gdyni, jak to powinno być w normalnym kraju, ale właśnie do Niemiec. I mamy znowu taką sytuację, gdzie jesteśmy zmuszani do tego, by być parobkami Niemiec. Tymczasem Polacy nigdy się na to nie godzili i nie godzą, by być pachołkiem czy to Niemiec, czy Unii Europejskiej. My w imieniu Polaków, w imieniu polskich rolników domagamy się i żądamy budowy i rozbudowy naszej rodzimej, krajowej infrastruktury, która zapewni nam to, że będziemy mogli się rządzić i gospodarować w naszym kraju tak, jak chcemy, po swojemu, po polsku. I jeszcze raz nadmieniamy, że taka strategiczna infrastruktura portowa, przeładunkowa to nieodłączny element polskiego bezpieczeństwa żywnościowego, o co upominamy się od samego początku. Zapraszam pana Tomasza Buczka. Szanowni Państwo, Polska miała szansę stać się niekwestionowanym liderem zarówno żeglugi morskiej, jak również produkcji zbożowej. Jednak Donald Tusk w myśl dobrych relacji z Unią Europejską, z Brukselą i z Berlinem postanowił zaorać projekty strategiczne, takie jak CPK, takie jak elektrownia atomowa, takie jak port przeładunkowy w Gdańsku, w Gdyni, jak inwestycje na Odrze i port kontenerowy w Świnoujściu. Dlaczego Donald Tusk to zrobił? W naszej ocenie Donald Tusk sprowadza Polskę do wasala Brukseli i podporządkowuje polskich mieszkańców Polski do roli osób wyrobników Unii Europejskiej, do osób, które mają za najniższą krajową produkować i pracować w Polsce, a jednocześnie zwija polskie rolnictwo, zwija polską gospodarkę. Na to nie możemy się nigdy zgodzić i będziemy przeciwko temu protestować. Porty zbożowe były naprawdę projektem, który mógł wyprowadzić nasze rolnictwo z głębokiego kryzysu oraz dać możliwość zarabiać polskim rolnikom, szczególnie w tych latach, kiedy tego zboża jest na rynku mało i kiedy ono jest wyjątkowo drogie, a Polska również mogłaby w tym czasie zarabiać na tranzycie tego zboża. Mówimy tutaj o sytuacji, kiedy na przykład występuje susza hydrologiczna i rolnicy wtedy naprawdę mogą w jednym sezonie odkuć się, bo wszyscy dobrze znamy tą sytuację, że przez ostatnie lata naprawdę byli w głębokiej defensywie, jeśli chodzi o produkcję rolną. Ceny były poniżej kosztów i rząd musiał tutaj dopłacać do produkcji rolnej. Jest to sytuacja niedopuszczalna. My powinniśmy tutaj robić wszystko, żeby wzmacniać naszą rodzimą produkcję. Jednocześnie powinniśmy pamiętać o tym, żeby cały czas
podnosić zagrożenie, podnosić temat zagrożenia, jakie jest z kierunku ukraińskiego, które wynika z wielkoobszarowych gospodarstw rolnych z zagranicznym kapitałem, które chce wyprzeć polskich rolników, polskie rolnictwo, chce nam tak naprawdę zagrozić w kwestii bezpieczeństwa żywnościowego i my jako Polacy nie powinniśmy się na to nigdy godzić i o to będziemy apelować zarówno do rządu Donalda Tuska, jak i wszystkich opcji politycznych, aby ponad podziałami tutaj reprezentowali polski interes narodowy i wzmacniali branżę zarówno rolną, jak i całą naszą gospodarkę i myślę, że w tych tematach wszystkie partie polityczne naprawdę powinny zacząć mówić jednym głosem, tak dla CPK, tak dla portów zbożowych w Gdańsku, w Gdyni, tak dla wszystkich dużych projektów, ambitnych projektów, bo Polska na takie projekty jest gotowa, Polska takich projektów potrzebuje i my jako Polacy przede wszystkim takich projektów potrzebujemy. Dziękujemy. Czy są jakieś pytania? Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.